Nazywam się Mateusz Archita, jestem diakonem. Pochodzę z parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie. Mateusz Bartkowski, pochodzę z Lubawy, z parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i świętej Anny. Nazywam się Paweł Orłowski, pochodzę z małej parafii, ale za to jakże przepięknej, parafii Przełęk pod wezwaniem Przemienia Pańskiego. Właściwie od dziecka byłem bardzo mocno związany z Kościołem, bo już rok po Komunii Świętej wstąpiłem do liturgicznej służby ołtarza i tak cały czas byłem przy Kościele. Angażowałem się, przechodziłem poszczególne etapy formacji przez ministranta, lektora, do ceremoniarza. I tak będąc już w ogólniaku, trzeba było podjąć jakąś decyzję. Chciałem iść studiować fizjoterapię i zostać fizjoterapeutą, aczkolwiek po maturze decyzja została zmieniona i ostatecznie trafiłem do seminarium, z czego bardzo się cieszę. Dzisiaj bez wątpienia mogę powiedzieć, że po prostu zaprosił mnie na nią Pan Bóg. Na początku oczywiście w to nie wierzyłem, musiałem to rozeznać, przyjść do seminarium. Generalnie nie podejrzewałem, że to się stanie, ale jednak dzisiaj mam pewność, że rzeczywiście Bóg dla mnie tego chciał. No i jestem szczęśliwy. Jeden ksiądz mi zadał też takie pytanie i chciałem od niego uzyskać taką odpowiedź. Powiedział, że po prostu nie ma innej drogi do kapłaństwa jak przez seminarium. Przede wszystkim relacją z samym Panem Jezusem, głęboką relacją, relacją miłości. Kapłaństwo dla mnie jest służeniem, służeniem samemu Bogu, a przez to, że samemu Bogu, to też ludziom, całej wspólnocie. Dla mnie kapłaństwo jest taką misją posługiwania, misją służenia. No, misją służenia w Kościele dla ludzi, dlatego, żeby oni się uświęcali, żebym ja się uświęcał dzięki temu służeniu. Czym jest dla mnie kapłaństwo? Powiem szczerze, że jest to droga, gdzie można doświadczyć takiej bliskości i pomocnej dłoni Ojca, nawet wtedy, kiedy nie masz bliskiej osoby przy sobie. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby ksiądz był tym, który pierwszy rzeczywiście poznał Jezusa, że rzeczywiście ma z Nim relację i że kapłaństwo, jego kapłaństwo polega też na miłości, bo miłość dla mnie jest fundamentem życia. Na miłości budować, no to jest gwarancja sukcesu naszego życia, nie? Zarówno mojego osobistego, jak i tego wspólnotowego, tam gdzie Pan Bóg mnie pośle, jak i tych ludzi, których spotkam. Jeżeli ja będę budował swoje życie na miłości, to tą miłością będę potrafił zarażać innych. A przecież sam Bóg jest miłością, więc sam Bóg jest najwyższą wartością i najwyższym wzorem, jak żyć. Może to dziwnie zabrzmi, ale ludzkim, szczerym, prostym. Mam tutaj na myśli taki kontakt z rzeczywistością, kontakt ze sobą, kontakt z drugim człowiekiem, taki zupełnie naturalny. Żeby wydaje mi się, że wtedy Chrystus jest bardziej widoczny dla ludzi, że On też był taki normalny, taki ludzki i też boski. Ta Jego boskość też się przejawiała w tym Jego byciu ludzkim i prostym człowiekiem. Na pewno szczerym, autentycznym i iść po prostu na całego, a przede wszystkim, myślę, co warto podkreślić. Może to zabrzmieć dziwnie, ale po prostu nie robić nic w takim sensie, żeby poddać się Panu Bogu, żeby realizować Jego słowa, zaufać Mu. Po prostu zaufać Mu.
myślę, że odnalazłbym się zarówno z dziećmi, z prowadzeniem dzieci, jak i młodzieży. Może byłoby mi jakoś trudno na początku, bo każda nowa rzecz w życiu jest trudem, ale te trudy są po to, żeby je przezwyciężać i żeby no, z tych trudów potem wyciągać owoce na przyszłość. Więc tam, gdzie Bóg będzie chciał mnie posłać i to, co funkcje, jakimi mnie zobowiąże, będą dla mnie ważne i będę chciał w tych funkcjach się spełniać i realizować swoje powołanie. Najważniejsze to po prostu coś robić, spotykać się z ludźmi i tworzyć po prostu wspólnotę ludzi, która idzie razem do Boga, ale też przez to zbliża się do siebie, tworząc właśnie grupę, wspólnotę. No, jakie chciałbym prowadzić wspólnota, jakie będę prowadził, to może się różnić. I myślę, że nie chcę tutaj wybierać i jakoś w jakieś ramy ograniczać moje działanie duszpasterskie, ale myślę, że po prostu zwykłe, pobożne, chociażby kółka różańcowe. No, sam fakt doświadczenia wspólnoty, bycia razem, myślę, że to dla mnie jest takie istotne tutaj w seminarium. Zwłaszcza takie wyjazdy kursowe, czy też nawet w całym seminarium, gdzie żeśmy byli gdzieś na zewnątrz, czy to na Jasną Górę, czy różne spotkania z innymi seminariami, czy wyjazdy na zawody sportowe. No to są takie doświadczenia, kiedy możemy dzielić się tym, jak my żyjemy, doświadczać też tego, jak inne seminaria funkcjonują, jak żyją, wymieniać się takimi spostrzeżeniami swoimi, ubogacać się wzajemnie. No nie ma co ukrywać. Na pierwszym roku, jak byłem, udało się zorganizować wycieczkę, wyjazd, pielgrzymkę do Francji. No to było bardzo fajne doświadczenie, nie? Kiedy razem wszyscy pojechaliśmy za granicę z przełożonymi, kiedy no, zwiedzaliśmy Lourdes i nie tylko, Paryż. No to był bardzo, bardzo fajny czas. Myślę, że to jest to, kiedy robimy coś wspólnie, jakieś wspólne, wspólnotowe inicjatywy, wyjazdy, a zwłaszcza kiedy były organizowane, jak jeszcze nie było pandemii, były organizowane wyjazdy, czy to do kina, czy do teatru. Zwłaszcza pamiętam, kiedy były organizowane wyjazdy do Teatru Buffo w Warszawie. To było naprawdę coś niesamowitego, co integruje na pewno nas, kleryków, a także integruje nas z moderatorami. Najbardziej w seminarium podobają mi się wspólnotowe adoracje. Jeżeli chodzi o modlitwy, to na pewno no, adoracja jest takim źródłem, z którego możemy czerpać i z którego możemy wiele wynieść dla siebie i rzeczywiście wejść w osobistą relację z Panem Jezusem. A w takiej codzienności to na pewno też ważne są wszystkie te momenty, w których możemy być razem. W sensie, czy to spotykamy się gdzieś na zewnątrz, czy gramy w piłkę, czy właśnie grillujemy, cokolwiek, jakakolwiek rekreacja wspólna też nas wzajemnie ubogaca i pozwala nam się bardziej zżywać ze sobą, a przecież mamy być tymi ludźmi, którzy jakoś uczą innych też pokazywać, że braterstwo jest bardzo ważne w życiu. Najbardziej w seminarium podoba mi się to i za co też jestem wdzięczny, że można tutaj realizować, rozwijać swoje pasje, talenty. Gdyż jak tutaj przychodziłem, bardzo się obawiałem, czy będę mógł to robić. A seminarium jednak stworzyło takie możliwości i jeszcze w tym pomogło, za co jestem bardzo wdzięczny. No i możemy się dzisiaj cieszyć prawie 2 płytami muzycznymi. To jest duża radość, nie tylko dla nas. No na pewno to gdzie teraz tu jesteśmy, czyli ogród seminaryjny, jest miejscem, gdzie można się zrelaksować. I w tej, powiedzmy, takiej też ciszy,
mimo że jesteśmy w środku miasta, ale w tej ciszy można się odnaleźć i nad wieloma rzeczami po prostu się zastanowić.